Promotor Eddie Hearn zdradził na Twitterze wysokość gaży, jaką chce przekonać Dillian'a White'a do walki z Anthonym Joshua 13 kwietnia na stadionie Wembley. Według szefa Matchroom Boxing, The Body Snatcher mógłby za pojedynek o mistrzowskie pasy WBA, WBO i IBF wagi ciężkiej zainkasować ponad 4 miliony funtów, czyli więcej niż zarobił poprzedni rywal AJ'a Aleksander Povietkin. White, który wcześniej współpracował z Hearnem, jednak jak twierdzi obecnie jest wolnym agentem, z przedstawionej mu oferty nie jest zadowolony. Wyspiarz podobno rozmawia już na temat kontraktu z szefami projektu Premier Boxing Champions, w ramach którego walczy posiadacz tytułu WBC Deontay Wilder. White jest aktualnie liderem rankingu WBO i WBC, jednak żadna z dwóch federacji póki co nie uzna jego za obowiązkowego challengera. Joshua i Hearn ostateczną decyzję w sprawie najbliższej walki podjąć mają w weekend. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z White'em, AJ może zmierzyć się w czerwcu w USA z Jarrellem Millerem.